Nasz organizm to potężna fabryka. Każdej minuty ginie tu ponad 300 milionów komórek. Trzeba więc zastąpić je nowymi. Przyjacielu, do roboty, bo ci godzinówkę obetnę. Właśnie dlatego wszystkie komórki w organizmie nieustannie się mnożą. Do czasu mutacji w DNA. Mutacji, którą najczęściej fundujesz sobie na swoje własne życzenie. Na szczęście nad każdym podziałem komórkowym czuwa kontrola, która wyłapie nawet najdrobniejszy błąd. Co się stanie, gdy zawiedzie? Witaj w komórkowej fabryce, gdzie na własne oczy zobaczysz, czym jest i skąd się bierze nowotwór. I ty, i ja, i nawet on. Wszyscy zaczęliśmy od dwóch komórek, które połączyły się w jedną. Ta podzieliła się na dwie, te znowu się podzieliły i tak wiele, wiele razy. Żyjesz tylko dlatego, że komórki się dzielą. Niestety, codziennie w organizmie umierają miliony z nich. Złuszczający się naskórek, śluzówka jelit. Trzeba więc zastąpić je nowymi. Do niczego by jednak nie doszło bez odpowiedniej zachęty. Poznaj Kolasa, chlubę komórkowej fabryki, wielkiego majstra podziałów komórkowych. Panie kierowniku, tak to można pracować. Jak to jest z tymi komórkami? Na samym początku sprawdzam towar. Jeśli ma się podzielić, to musi być w 100% dobry, nie? Trzyma się kupy, ładnie wygląda, mutacji nie ma. Może jechać dalej. Kierowniku, mamy niewielką wadę. Spróbuję ją naprawić. Mamy to. Następna. Panie szefie, kochany, tu nie dam rady. Takie komórki się wywala. To podstawa podziału komórkowego. Jeżeli cokolwiek nie gra, majster taką komórkę wywala. Ta nie podzieli się i nie przekaże błędu. Zobaczmy, co dzieje się dalej. Pora na podział komórki. Podstawa to skopiować DNA. DNA to podstawowa instrukcja, która mówi, jak taką komórkę poskładać, jak ma działać, wyglądać, co produkować. Podczas każdego podziału instrukcja jest kopiowana. I jak mówi przenajświętszy pan kierownik, trafić musi do każdej nowej komórki. Hola, hola, majster, przecież tutaj masz błąd. A spokojnie, panie kierowniku, to norma. Podczas każdego podziału jest ich 120 tysięcy. Na szczęście nad wszystkim czuwają enzymy, które zajmują się poprawianiem tych błędów. Jeżeli wszystko gra i buczy, dwie piękne komórki zjeżdżają z taśmy. Pora na milion następnych. Proces powstawania nowotworów jest długotrwały i często niezauważalny. Komórki stają się nowotworowe, gdy podczas ich podziału zawodzi etap kontroli. A dzieje się tak najczęściej na twoje własne życzenie. Bo to ty pochłaniasz rakotwórcze substancje, czyli czynniki, które uszkadzają majstra i jego narzędzia na wszystkich etapach kontroli. Arsen, benzopireny, smoła w papierosach, przetworzonej żywności nitrozaminy. Chlorek winylu w chemikaliach. Promienie słoneczne, wirusy takie jak HPV czy choćby alkohol. Im więcej ich pochłaniasz, tym bardziej mu szkodzisz. Majstra nigdzie nie ma. Zawodzi pierwszy etap kontroli. Błędy nie są poprawiane, a komórki, które powinny trafić do kosza, usuwane. I zaczynają się dzielić. Mutacji w instrukcjach nikt nie naprawia. Spełnia się więc najczarniejszy scenariusz. Złe DNA trafia do nowych komórek. Nic nie powstrzymało podziału, który nigdy nie powinien nastąpić. Teraz już nie ma szans na ratunek. Zmutowane komórki zaczną się dzielić i dzielić, i dzielić, i dzielić. Tak powstaje nowotwór. Jednak nowotwór nowotworowi nierówny. Spójrzmy na nie w trochę większej skali. Nowotwór nie jest jedną określoną chorobą. Nowotworów jest setka i mogą występować w różnych tkankach, przyjmować różny wygląd, inaczej działać. Mimo to
Nowotwory możemy podzielić na dwie grupy. Nowotwory łagodne i nowotwory złośliwe. Łagodne rosną powoli. Z reguły nie niszczą otaczających tkanek i nie rozpadają się, czyli nie tworzą przerzutów. Naczyniaki, chrzęstniaki, znane z kolonoskopii gruczolaki, czyli polipy, czy wycinane często z powodów estetycznych tłuszczaki. To wszystko nowotwory łagodne. O ile nie znajdą się w niekorzystnym miejscu, nie stanowią zagrożenia życia, a ich leczenie jest skuteczne. Ale mutacje w komórkach mogą powodować groźniejsze nowotwory. A dokładniej złośliwe. Z reguły rosną latami. Jeśli zaniedbujesz badania przesiewowe, olewasz kolonoskopię, nie robisz cytologii, nie badasz piersi, duże ryzyko, że je przeoczysz. Rak, mięsak czy chłoniak to najpopularniejsze nowotwory złośliwe. Złośliwe, bo mogą wgryzać się w inne tkanki i chętnie się rozprzestrzeniają. Odczepione komórki płyną wtedy naczyniami, węzłami chłonnymi i krwią do różnych narządów Twojego ciała. Rak prostaty na przykład chętnie wędruje do kości. Rak piersi do mózgu. To tak zwane przerzuty. Leczenie nowotworów złośliwych jest dużo trudniejsze. W końcu zmutowane komórki można znaleźć wszędzie, bo guz nie jest niczym ograniczony. Czekaj, guz? Gdyby lekarze i pacjenci rozmawiali jednym językiem, wszystkim żyłoby się lepiej. Nie byłoby niedopowiedzeń czy niepotrzebnego stresu. Przygoda z nowotworem najczęściej zaczyna się od guza. Albo wyczuwacie go sami i zgłaszacie się do lekarza, albo wychodzi w badaniach. Mammografia, rentgen płuc, USG piersi czy brzucha, może nawet tomografia albo rezonans. Na podstawie obrazu i pewnych cech lekarz może podejrzewać nowotwór, jednak póki co to cały czas guz, czyli miejscowe powiększenie tkanki. Tu nie ma miejsca na panikę. Równie dobrze może być to zmiana zapalna, ropień albo torbiel. Podstawą jest teraz dowiedzieć się, czym ten guz jest. Odpowiedzią będzie biopsja, czyli pobranie komórek guza i obejrzenie ich pod mikroskopem. Bo wygląd komórek nowotworowych jest inny. W końcu pamiętasz, że ich instrukcje zawierają błędy. Dzięki mikroskopowej analizie dokładnie dowiemy się, czy wspomniany guz jest nowotworem. A potem, czy ewentualny nowotwór może być rakiem. Może warto powiedzieć, że nowotwór i rak to nie to samo. No tak, bo nowotwór to po prostu nieprawidłowe komórki. A rak to nowotwór złośliwy, który powstał z komórek nabłonka. Raki są popularne, bo nabłonki wyścielają większość narządów naszego ciała. No, to znasz już podstawy onkologii. Jaki wniosek płynie z tego wszystkiego? Poznań. Ponad 500 000 mieszkańców. A teraz wyobraź sobie, że rocznie w Polsce z powodu nowotworów umiera 20% takiego miasta. Daje do myślenia, co? A zachorowalność? Cały czas się zwiększa i będzie zwiększać. Tak wiele zależy od ciebie. Bo to ty decydujesz, czy palisz. Ty decydujesz, co jesz. Ty siedzisz w fotelu albo z niego wstajesz. Teraz już wiesz, jak powstają nowotwory i jak wielkie znaczenie mają dokonywane przez ciebie wybory. Pamiętaj o tym. W ramach profilaktyki udostępnij ten film na swoim Facebooku i zasubskrybuj nasz kanał właśnie tutaj. Do zobaczenia!